Jesteśmy w Opolu z naszymi sportowcami, olimpijczykami. Są po tej gali charytatywnej prawie tak zmęczeni jak po olimpiadzie prawdopodobnie. Natomiast jeszcze zadamy im kilka pytań. Aida, jesteś łyżwiarką szybką, czy to się zgadza? Tak, zgadza się. Marta? Tak, zgadza się. Natomiast ty nie jeździsz na łyżwach, tylko jesteś... snowboardzistą. Jakiej muzyki słuchasz? Każdej w sumie, nie? No tak na co dzień to słucham takiej raczej muzyki, która leci w radiu, R&B, trochę hip-hopu, w zależności od tego, jaki mam nastrój. Również każdej. Nie mam swojego ulubionego typu. Słucham tak samo muzyki elektronicznej, jak i hip-hopu, jak i popu, wszystkiego. Od rock and rolla przez hip-hop po elektroniczny. Czy to jest tak, że muzyka was w jakiś sposób nakręca podczas treningów, nie wiem, słuchacie właśnie, bo widziałem, że olimpijczycy, którzy pływają, to też MP3 mają na uszach, czy podczas treningów też słuchacie muzyki, jakoś to was tak nakręca? Ja słucham podczas treningu ulubionych kawałków, a dodatkowo w Soczi można wybrać swoją własną piosenkę do przejazdu, przynajmniej w snowboardzie. No u nas byłoby ciężko, nie może być tak jak u ciebie, bo ty jedziesz sam, a my jedziemy 4-5 osób, więc byłoby ciężko wybrać jedną piosenkę. A niemniej jednak ja też słucham muzyki przed treningiem, przed startem, też mnie to nastraja, mam swoje ulubione kawałki. Ale wyciszającej takiej bardziej? Nie, zupełnie nie. Słucham muzyki, która mnie właśnie napędza i buzuje do pracy. Ja nie mam jakichś takich nawyków, żeby przed startem słuchać muzyki, natomiast lubię, jak jesteśmy gdzieś na zawodach i w tle leci dość głośna muzyka. Właśnie często się to zdarza w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Holandii. Leci bardzo głośna muzyka podczas biegu, jest tylko wyciszona na prezentację zawodników i cały bieg właśnie gdzieś tam w tle ją słychać i jest naprawdę dużo lepiej na lodzie. Nasi projektodawcy zapewne zastanawiają się, czy sportowiec to taki normalny człowiek, który czasami imprezuje na przykład? Czy po takim wysiłku fizycznym jeszcze w ogóle macie ochotę i siły na to, żeby taki wysiłek podjąć, żeby pójść na jakąś imprezę? Woda mineralna zawsze, tak. Izotoniczne napoje oczywiście. Białko. Ja muszę mówić, tak? Jeśli chodzi o imprezy, to no nie możemy sobie na to pozwolić co weekend, wiadomo, bo mamy tak intensywne 6 dni w tygodniu treningów, że już nikt nie ma na to siły po prostu w weekend. Ale przychodzi taki moment, że po kilku tygodniach ciężkiego treningu po prostu aż chce się iść. To jest takie oderwanie od rzeczywistości. Taki reset. Dokładnie. Ja na przykład uwielbiam to. Jak ciężko trenuję, jestem zmęczona i mówię sobie, tak, pójdę potańczyć. To będzie zupełnie coś innego, co robię na co dzień. Ale wiadomo, o alkoholu nikt nie mówi, bo... A ty gdzie chodzisz na imprezy? U mnie to jest trochę rzadziej, bo mam też swoje obowiązki w domu, mam małe dziecko, wiadomo, też wypadłam trochę z tego rytmu, ale sportowiec to też jest człowiek i faktycznie, no, kiedy mamy ciężkie zawody, są Puchary Świata, to każdy gdzieś tam czeka, zawsze po zawodach organizowany jest tak zwany bankiet i spotykamy się w takim swoim gronie, swoich znajomych z całego świata, każdy widzi siebie inaczej ubranego, to jest coś fajnego, wiadomo, na lodzie jesteśmy rywalami, a idziemy na imprezę i nie ma podziału, że ktoś jest z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, z Azji. Po prostu wszyscy razem się bawią. Jak się na co dzień ubieracie? Na co dzień luźniej na pewno niż tutaj na gale, ale fajnie też dobrze się ubrać od czasu do czasu. Strój służbowy, tak jest. No my tak często wyjeżdżamy na obozy i wyjazdy i cały czas tam chodzimy w dresach, że ja na przykład jak jestem w domu, to między treningami ubieram się normalnie. Może nie nakładam szpilek tak jak teraz, ale staram się ubierać tak bardziej elegancko. A ale chodzisz w ogóle w szpilkach tam na co dzień, czy nie? Rzadko. Częściej wieczorem, jak wychodzę ze znajomymi, to wtedy nakładam. Czy może być tak, że można zapomnieć, jak się chodzi w normalnym obuwiu na co dzień? Ja może powiem tak, że tak samo jak szpilki są niewygodne, tak samo niewygodne są nasze buty, w których jeździmy. Mimo tego, że jest to odlew naszej stopy, to gdzieś tam te nogi są tak ściśnięte, że właściwie jak wkładamy nogi w takie buty, to nie czujemy wielkiej różnicy, więc staramy się też, wiadomo, jak mamy okazję gdzieś ładnie się ubrać, to staramy się zmieniać ten strój, żeby nie było takiej monotonii. W jednym zdaniu czy w jednym słowie, kogo najbardziej kochacie? Rodzina. No to jest ciężkie pytanie. No chciałabym powiedzieć i przyjaciół, i rodzina, więc chyba ludzie, z którymi jestem blisko. Ja też myślę, że rodzina to jest taka największa miłość i
właśnie dzięki tej rodzinie jesteśmy tutaj, mamy największe wsparcie, także myślę, że jednak najbliższa rodzina. Na Polak Potrafi w tej chwili wsparło Was 37 osób. To jest dopiero początek naszej kampanii crowdfundingowej, ale już mamy prawie 2000 zł, tak, dokładnie. Czy czujecie jakąś dodatkową presję, bo ci ludzie wspierają Was, ale też liczą po cichu, że no, będzie jednak gdzieś to super wynik, tak? Czy to jakoś dodatkowa jest presja dla Was, czy raczej doping? No jest na pewno jakaś presja wyniku, ale myślę, że to wsparcie ludzi się czuje bardzo pozytywnie i jakby ta presja się przekłada na coraz lepsze wyniki dzięki temu, że wiemy, że ktoś w nas wierzy, tak? Dokładnie, ja tak samo myślę jak Piotrek, że presja jest niesamowita, bo te wszystkie artykuły w gazetach, wywiady, telefony się urywają na tę chwilę. To jest straszna presja, bo ludzie oczekują od nas czegoś. Zbieramy też pieniądze, jest ta organizacja, no to ludzie jakby nie było wierzą w to, że nam się uda. Jak nam się nie uda, no to nie załamiemy się, wiadomo, no będziemy trenować do następnych igrzysk, ale no presja jest i bardzo tego chcemy, także... Ja też myślę, że jest to jakiś tam rodzaj presji, ponieważ nie spodziewaliśmy się, że to będzie miało aż taki wydźwięk i jakby no czujemy, że ludzie jednak się tym zainteresowali, jest duży rozgłos, no i gdzieś tam taki dreszczyk na pewno jest. Nasi projektanci czasami nie rozumieją tego, że trzeba nagrać taki film promocyjny, żeby pokazać siebie i pokazać, co chcemy zrobić. Czy to był dla Was taki duży wysiłek, żeby wziąć w tym udział, żeby pokazać ludziom, jak to zrobić? Czy uważacie, że warto promować się w ten sposób? Myślę, że to jest super nakręcić filmik, żeby ludzie mogli zobaczyć osobę za nazwiskiem, że widzą tak naprawdę, jak wyglądamy, co robimy, jak się zachowujemy na co dzień i jakoś sobie potrafią tę twarz zapamiętać i wiedzą, że ich pieniądze są przeznaczane na konkretną osobę i na konkretny cel. Więc myślę, że to fajna inicjatywa. Też również myślę, znowu tak jak Piotrek. A ogólnie o takim wspieraniu społecznościowym waszej akurat inicjatywy. Czy to dobry pomysł, zły pomysł? Ja uważam, że to jest świetny pomysł i ja popieram takie akcje zawsze. Jeśli ktoś chce promować siebie, obojętnie czy to jest w sporcie, czy nie w sporcie, czy nie wiem, prowadzi bloga, obojętnie co. Ja po prostu uwielbiam takie rzeczy, bo to jest taki sygnał, że ktoś się stara, ktoś chce, żeby ci ludzie go zobaczyli, a nie siedzi w domu i tylko narzeka, jak to czasem się mówi o Polakach. Jak byś zachęciła ludzi do wspierania waszego projektu dalej? No myślę, że ten filmik, który powstał, naprawdę już zrobił duże wow i ludzie też przez to zaczęli po prostu się interesować, co to jest, gdzie można to wpłacić, gdzie można to zobaczyć, bo jednak filmik był pokazywany wszędzie i po prostu samym tym filmikiem mi się wydaje, że ludzie się zachęcili. Ja mogę tylko jedynie zaapelować jeszcze do tych, którzy się nie przekonali, że naprawdę warto w nas inwestować. Dziękujemy naszym sportowcom za ten krótki wywiad, a wy wspierajcie projekt na polakpotrafi.pl.